Szanowni mieszkańcy, w związku z wejściem w życie ustawy tzw. tarczy antykryzysowej chciałbym przedstawić Państwu najświeższe informacje dotyczące spraw, z którymi przedsiębiorcy mogą zwracać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaprosiłem dzisiaj pana Marka Paczowskiego, dyrektora naszego oddziału i bardzo proszę, aby pan dyrektor przedstawił te wszystkie informacje, które związane są z możliwością wsparcia przedsiębiorców w naszym mieście. Jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamy istotne rozwiązania stanowiące konkretne wsparcie dla wielu firm w tym trudnym czasie. Jednym z takich rozwiązań jest zwolnienie z opłacania składek. Zwolnienie to dotyczy 3 miesięcy, marca, kwietnia i maja 2020 roku. Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, a więc firmy zatrudniające nie więcej niż 9 osób. Mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, a więc przedsiębiorcy, opłacający składki sami za siebie. Warunkiem skorzystania z tejże ulgi jest złożenie wniosku w terminie do 30 czerwca bieżącego roku. Chciałbym podkreślić, co jest bardzo ważne i istotne, że w okresie, za który nastąpiło zwolnienie z opłacania składek, osoby nie tracą ubezpieczenia, zachowują też prawo do świadczeń zdrowotnych. Również ten okres będzie uwzględniany jako okres ubezpieczenia przy wyliczaniu w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowego. W ramach tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał również świadczenia postojowe. O świadczenia postojowe mogą ubiegać się osoby samozatrudnione, a więc przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą, działalność i opłacający składki na własne ubezpieczenia, jak również wszystkie osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, a więc umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, czy też umowy agencyjnej. Co do zasady, wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł i jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i opłacają podatek w formie karty podatkowej, będący jednocześnie zwolnionymi z obowiązku opłacania podatku VAT, w ich przypadku świadczenie postojowe będzie wynosiło 1300 zł. Warunkiem ubiegania się o to świadczenie w przypadku przedsiębiorców jest również rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 roku. Natomiast w przypadku osób wykonujących, pracujących na umowę zlecenie, bardzo ważny jest też przychód w miesiącu poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi złożenie wniosku o to świadczenie. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia bądź też umów zlecenia w tym miesiącu nie będzie przekraczało kwoty 1300 zł, wówczas świadczenie postojowe będzie równe wysokości wynagrodzenia utrzymywanego z tytułu tej umowy bądź też umów. Kolejną ulgą, która dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, jest odroczenie terminu płatności składek. Można ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek za miesiące od stycznia 2020 roku. Tutaj nie ma innych kryteriów. Najważniejsze również jest to, że w stosunku do składek, których nastąpi odroczenie terminu płatności, nie naliczamy opłaty prolongacyjnej. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Możecie Państwo również uzyskać, dzwoniąc pod numery ogólnopolskich infolinii 22 290 8702 oraz 22 290 8703 w godzinach 7:15. Bądź też pod numer ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00
Jest to ogólna polska infolinia, którą obsługuje Centrum Obsługi Telefonicznej. Wszelkie informacje będą również na bieżąco przekazywane do Urzędu Miasta i zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Proszę Państwa, wniosek możemy złożyć wykorzystując różne sposoby. Ja osobiście zachęcam Państwa do składania wniosku drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych UEZUS. Jest to platforma dedykowana naszym klientom. W tym przypadku mamy na tej platformie zamieszczony wniosek, który można przekazać w trybie online do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możecie Państwo również wniosek kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą tradycyjną, a więc z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej, albo też bezpośrednio przynieść do najbliższej terenowej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy wydzielone pomieszczenia, mamy również w tym czasie dedykowane skrzynki opisane jako tarcza antykryzysowa. Bardzo chętnie wszystkich tutaj Państwa zachęcam do skorzystania właśnie z możliwości ubiegania się o zwolnienie zapłacania składek, o świadczenie postojowe, a także o ulgę w spłacie należności. Jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Siedlcach, jesteśmy przygotowani do sprawnej, szybkiej obsługi. Takie wnioski już są składane, taka możliwość istnieje od 1 kwietnia, więc chwilą wejścia w życie przepisów ustawy tarczy antykryzysowej. Ja ze swojej strony deklaruję bardzo sprawną obsługę, jednakże czeka nas trudne zadanie, ponieważ potencjalna liczba osób, które mogą skorzystać właśnie ze wsparcia w przypadku naszego oddziału w Siedlcach, szacowana jest na poziomie około 40 tysięcy. Bardzo dziękuję.